Jesteś osobą. Jesteś osobowością. Powstałeś dlatego, że stworzyła cię osoba. Nie jesteś dziełem przypadku. Nie jesteś jakimś przypadkowym zbiorem komórek. Stworzyła cię osoba. Stworzył ciebie potężny Bóg. Stwórca wszechrzeczy, Król Królów, Pan Panów. Ten, który stworzył wszystko, stworzył ciebie. Ten, który stworzył całe stworzenie, stworzył ciebie. I ten Bóg jest dla ciebie poznawalny. Ten Bóg jest dla ciebie dotykalny. To nie jest jakaś abstrakcyjna istota, nie wiadomo gdzie i nie wiadomo, czy w ogóle jest. Tak, to jest osobowy Bóg, który jest blisko. Jest blisko. Jest blisko. Jest na wyciągnięcie twojej decyzji. Jest na wyciągnięcie twojej wiary. Ten Bóg zainteresowany człowiekiem stał się człowiekiem. Ten Bóg po to, żeby uratować ludzkość, utożsamił się z nią. On nigdy nie zgrzeszył, ale się z nią utożsamił. Ten doskonały, potężny Stwórca Wszechrzeczy stał się taką mróweczką, takim ziarenkiem piasku, jakim my jesteśmy, po to, żeby nas uratować. Po to, żeby ciebie uratować. I możesz mieć życie tylko przez Jezusa. Tylko przez Tego, który jest wcielonym Bogiem. Tylko przez Niego możesz mieć życie. Dlatego, że karą za grzech jest śmierć. I zasłużyłeś na śmierć. Cokolwiek zrobiłeś małego, cokolwiek złego nie zrobiłeś, małego, dużego, skłamałeś, ukradłeś. Nie ma znaczenia. Po prostu jesteś oddzielony od Boga, bo jesteś od Niego niezależny. I jedyna możliwość, żeby mieć społeczność z tym świętym Bogiem, jest pojednać się z Nim przez krew Chrystusa. I to jest dla ciebie dostępne. To jest na wyciągnięcie twojej decyzji. Dlatego, że za każdy twój grzech zostało zapłacone. Każdy twój grzech został przybity do krzyża Golgoty. Ten przeszły, teraźniejszy, przyszły. Tylko ty możesz to wziąć przez twoją decyzję. To nie dzieje się automatycznie. To nie ma przełożenia praktycznego na twoje życie automatycznie. Ty potrzebujesz zdecydować, że chcesz to przyjąć. Ty potrzebujesz o tym zdecydować. Jeżeli to zrobisz, to ożyjesz w swoim duchu. I nie będzie już bariery między tobą a świętym Bogiem. Jeżeli przyjdziesz do Boga i w szczerości serca zawołasz do Niego, jeżeli uwierzysz w to, co Jezus zrobił dla ciebie na krzyżu, to będziesz miał zbawienie, to będziesz prawdziwie żył, bo życie fizyczne to jest tylko namiastka życia, to nie jest życie, to jest namiastka życia. To jest namiastka życia. Prawdziwe życie zaczyna się dopiero wtedy, gdy opuszczasz fizyczne ciało. I albo będziesz zawsze z Bogiem, albo będziesz zawsze w oddzieleniu od Niego. I nawet jeżeli wydaje ci się to takie zbyt proste, żeby to przyjąć, to zastanów się, co jeśli ja naprawdę mówię ci, jak jest? Co jeżeli to jest jednak prawda? Co jeżeli piekło i niebo naprawdę istnieje? Może to negujesz, może wydaje ci się to naiwne, ale zadaj sobie trud i zastanów się przez chwileczkę, co jeżeli tak jest? Co jeżeli jest wieczne zbawienie i wieczne potępienie? Co jeżeli tak naprawdę jest? Jeżeli tak jest, to dobrze. Co jeżeli tak jest? To wtedy masz do podjęcia decyzję. To wtedy masz do podjęcia decyzję, czy wybierasz Jezusa, czy Go nie wybierasz. Bo On powiedział o sobie: ja jestem jedyną drogą, prawdą i życiem. I powiedział: nikt nie przychodzi do Ojca inaczej niż przeze mnie. Nikt nie przychodzi do mnie inaczej niż... Nikt nie przychodzi inaczej do Ojca niż przeze mnie.
Nie ma alternatywy. Jeżeli wierzysz w reinkarnację, jeżeli wierzysz w to, że wszystkie drogi prowadzą do Boga, to ktoś cię okrutnie okłamał. Okłamał cię ten, który jest po prostu już wyautowany, którego losem są pęta i piekło, diabeł. Bo tak naprawdę piekło jest dla niego, a ludzie trafiają tam tylko dlatego, że pozwolili mu się okłamać. Nie musisz żyć w kłamstwie. Możesz wybrać Jezusa, który jest prawdą. Świetnie. Trzymam cię za słowo. Zaraz do ciebie podejdę i ten temat załatwimy. Jeżeli uczynisz Jezusa swoim osobistym Panem i Zbawicielem, to będziesz zbawiony. Po prostu uwierz w to, co zrobił dla ciebie. Przyjdzie taki moment, że On powróci na tę ziemię jako potężny Król, jako potężny Bóg, jako sędzia. I wtedy będzie już za późno na podejmowanie takich decyzji. Wtedy będzie sąd, a dziś jest łaska. I możesz go wybrać. Możesz w niego uwierzyć. I żyć wiecznie.